pokaż swój niepowtarzalny styl. Radzka radzi tobie dobrze w tym. Cześć, witam Was serdecznie w nowym filmie, poradniku wyprzedażowym. Jak widzicie, co kupić, gdzie, za ile i ogólnie mam kilka przemyśleń na temat wyprzedaży. Dawno takiego filmu u mnie nie było, także zapraszam Was do oglądania. I zaczniemy od tego, że właśnie zauważyłam już od jakiegoś roku, dwóch, że właściwie wyprzedaże letnie i zimowe trochę tracą sens, dlatego że cały rok mamy coś w dobrej cenie i coś na wyprzedaży. I właściwie łapię się na tym, że jeżeli ja mam kupić coś gdzieś po normalnej cenie, to czuję się tak trochę dziwnie i tak trochę jakbym mogła przyoszczędzić, a tego nie zrobiłam. Dlatego że poza tymi zwykłymi wyprzedażami, czyli letnią, która się już rozpoczęła i lada chwila będzie wszędzie, i zimową mamy jeszcze mid-season, czyli coś, co wchodzi jesienią i wiosną, ale mamy również cały czas w wielu sieciówkach i markach, nie tylko polskich, ale i zagranicznych, wielkich, non-stop jakieś zniżki, non-stop jakieś akcje, non-stop jakieś minus 15-20%. I ja kupuję chętnie wśród młodych marek polskich, młodych projektantów i oni też często wykorzystują okazję właśnie do tego, co jest oczywiście całkiem normalne, co jest słowo wykorzystać w pozytywnym tego słowa znaczeniu, o ile ono nie jest w ogóle z góry pejoratywne, ale do tego, żeby dać jakąś zniżkę. No i tak sobie zrobiłam rachunek sumienia i tak, od początku roku mamy co? W styczniu wyprzedaże, w lutym walentynki, w marcu dzień kobiet, dzień wiosny, potem mamy Wielkanoc gdzieś, potem mamy, co tam jeszcze mamy na przykład w kwietniu? W maju mamy Dzień Matki, mamy Dzień Dziecka, potem mamy Dzień Buziaczka, dzień nie wiem czego, uśmiechu, bla bla bla. Każdy dzień jest dobry na to, żeby dać tam minus 15-20%. Ja to po prostu obserwuję nagminnie, potem mamy rozpoczęcie wakacji, potem mamy zniżki wakacyjne, zakończenie wakacji, pierwszy dzień szkoły, pierwszy dzień studiów, nie wiem co tam jeszcze po prostu jest. Ale śmieję się, bo jak obserwuję różne marki na fejsie, to widzę, że co chwilę po prostu jest dzień czegoś i to jest dobry pretekst do tego, żeby dać jakąś zniżkę, czyli cały rok właściwie mamy wyprzedaże. Tak samo sklepy multibrandowe też non-stop mają minus 20% gdzieś tam, jak mamy Answer, Zalando i tak dalej. Także no patrzcie, czy ASOS na przykład non-stop dostaje maile, bo ja też często zapisuję się do newsletterów, żeby dostawać maile i powiadomienia o zniżkach. Także właściwie rzadko mi się zdarza kupować coś w takiej prawdziwej cenie, tak sobie teraz myślę. No i przez to chyba te wyprzedaże trochę nie mają sensu już tak co pół roku. Już nie ma takiego chyba wyczekiwania. Dajcie znać, co wy o tym myślicie, czy wy macie też podobne obserwacje. Ale skoro już mówimy o tych wielkich wyprzedażach, bo one mają sens wtedy, kiedy ceny sięgają już do minus 50-70%, co pewne niedługo w lipcu, jak już ta pierwsza fala wyprzedaży minie, chociaż są marki na przykład takie jak Mango, która już od jakiegoś czasu ma wyprzedaż, tam już są teraz ceny minus 50%, więc one mają od razu, no niektóre typu Zara i tak dalej będą miały potem po kolejnych obniżkach, no wtedy te wielkie wyprzedaże mają sens, no ale co kupować? Co ja radzę kupować? Po pierwsze klasyki. Tutaj nie odkryję Ameryki oczywiście, jeżeli powiem, że fajnie jest na wyprzedaży szukać jakichś koszul, marynarek, jeansów, szpilek, no klasycznych rzeczy, trenczy, płaszczy, takich podstaw naszej garderoby. One też rzadko są przeceniane, no ale jednak czasem możemy coś znaleźć, zwłaszcza, że teraz, tak jak mówiłam w trendach, jest sezon na koszule. Zwłaszcza białe, niebieskie, w paski, w kratkę, duże koszule i one wszystkie wylądują na wyprzedaży. Także koszule, myślę, bez problemu na wyprzedaży znajdziecie. Ja na przykład tutaj za mną wisi taka smokingowa marynarka Staranko. Miałam ją na sobie podczas urodzin Racki, we vlogu ją było dobrze widać. Ja ją na przykład kupiłam w marcu, podczas kręcenia naszego filmu w Taranko, poradnika. Ja się sobie na nią zapolowałam i to była jeszcze zimowa wyprzedaż. Resztka zimowej wyprzedaży po prostu na początku marca i ona była przynajmniej o połowę tańsza, a to jest klasyk, który ja sobie założę na ważne okazje i jesienią, i zimą, i wiosną, jak widać. Także takie rzeczy właśnie kupować warto. Jeszcze jeżeli chodzi o klasyk taki, który upolowałam teraz na wyprzedażach, ale jeszcze nie letnich, tylko właśnie na mid-season, można powiedzieć, w Medicine. To jest ta kurtka taka ala skórzana, w której śmigałam podczas wyjazdu do Londynu. Stwierdziłam, że nie mam takiej kurtki i że jej potrzebuję. Ogólnie jak ja mówię, że czegoś nie mam i że coś potrzebuję, to wszyscy wkoło się śmieją, ale naprawdę są rzeczy, których nie mam i które potrzebuję. No i ja, to jest w ogóle sztuczna skóra, ale przez to, że ona jest gnieciona i ogólnie tak fajnie jest takim fajnym rodzajem sztucznej skóry, ona wygląda jakby była prawdziwa.
I każdy, komu mówisz, to jest sztuczna skóra, to się tak łapie i mówi, no co ty powiesz? Ja mówię, no dlatego ją kupiłam, że ona po prostu wygląda jak prawdziwa. Jest bardzo miękka i ja ją kupiłam jeszcze z jakąś tam zniżką za 130 zł i była przeceniona mniej więcej o połowę. Także ja takie kąski lubię. Ciekawe, czy ona jeszcze jest w medii, bo wiem, że wiele z was się po nią wybierało, bo pytałyście. I też uwaga, jeżeli jest online, nie wiem nawet, a chciałybyście ją zamówić, to uważajcie na rozmiarówkę, bierzcie większą niż normalnie byście wzięły, bo jest za wyżona czy zaniżona, zawsze mi się to myli. Zawyżona jest, tak. Większy rozmiar w stosunku do tego, co jest naprawdę. Także klasyki. Szukajcie klasyków, zawsze można je dorwać na wyprzedaży, jeżeli dobrze poszukamy w lepszej cenie, a to jest coś, co zostanie z wami na lata. Kolejna rzecz, którą ja często kupuję na wyprzedaży, rodzaj rzeczy, to jest coś na próbę. I jeżeli podoba nam się jakiś fason, taki odważniejszy, albo kolor, albo wzór, coś, co jest teraz w modzie, a na co nie wiemy, czy jednak tak do końca się odważymy na zawsze, to warto poczekać do wyprzedaży i kupić sobie taką rzecz o połowę tańszą. Ja to dość często praktykuję. Ja też często robię tak, że po prostu kupuję sobie na początku coś ogólnie w dobrej cenie, żeby potem na przykład jak już sobie to wypróbuję, kupić coś droższego, lepszej jakości, coś, co mi posłuży lata. Ale to, co ja sobie na przykład kupiłam takiego, to po pierwsze dżinsy mojej boyfriendy. Ja je kupiłam w ubiegłym roku, w marcu też podczas zimowej wyprzedaży w Gapie. To są te takie boyfriendy. Wielkie. W których śmigałam całe lato zeszłe, w których teraz też chodzę, od których po prostu zaczęła się moja miłość do jasnych boyfriendów, bo zawsze się nie bałam i okej, no dobra, mam w nich tyłek dwa razy większy niż normalnie, ale po prostu wygoda i lekkość takich jasnych spodni jest są dla mnie bezcenne. Także kupiłam je i na przykład już w tym momencie wiem, że mogę sobie kupić takie boyfriendy w regularnej cenie, jeżeli trafię gdzieś jakieś fajne, dlatego że wiem, że będę w nich chodzić. Także to był taki mój eksperyment z wyprzedaży. One kosztowały wtedy jakieś 40 czy 50 zł, były w totalnie bardzo niskiej, dobrej cenie. Kolejne dwie rzeczy, które też wzięłam na próbę, to akurat dwa lata temu, to była ta furla, którą pokazywałam ostatnio w filmie, nawet ją ostatnio noszę z tym paskiem, tak jak mówiłam wam. To jest ten taki kolor pomarańczowy. Ja ją też kupiłam na albo 30, albo 50% zniżce, bo trochę bałam się tego koloru. Miałam wcześniej jasną, miałam wcześniej ciemną, bo ja takie raczej zawsze mi się wydawało, że lubię stonowane torebki. I mówię, kurczę, no nie wiem, po pełnej cenie bym jej nie kupiła, bo bałabym się, że po prostu to będą zmarnowane pieniądze. Ale mówię, na wyprzedaży spróbuję, zobaczę, a nuż widelec będę ten kolor nosić. No i latem sprawdza mi się idealnie. To jest jedna z moich ulubionych letnich torebek. I jeszcze coś fajnego, co kupiłam też dwa lata temu na letniej wyprzedaży w lipcu. To są złote buty z Wenecji, naszej polskiej marki. One były również przecenione na 100 kilka złotych z 400 czy z 500, bo to są buty skórzane. I zawsze zastanawiałam się, zawsze chciałam mieć takie złote buty, ale bałam się ich kupić w pełnej cenie, bo nie wiedziałam, czy będę nosić, czy nie. Kupiłam wtedy i jestem z nich bardzo, bardzo zadowolona, także to był taki mój też eksperymentalny zakup, który wyszedł mi, że tak powiem, na dobre. A w tym sezonie jest wiele trendów, z którymi można eksperymentować. Na przykład może coś z opuszczanymi ramionami wam się podoba, a nie wiecie, czy będziecie nosić, to zaraz te wszystkie bluzeczki za 2 tygodnie wszędzie będą na wyprzedaży, bo to jest taki trend, który no jest typowo teraz sezonowy i na pewno będą. Albo na przykład może jakiś garnitur, jak się nad tym zastanawiacie, bo dużo pytań na temat garniturów dostaję. Jakiś garnitur we wzory, też będzie pełno ich na wyprzedaży. Może na przykład plecak, bo będą też plecaki przecież. Może coś z naszywkami, tych rzeczy też będzie pełno na wyprzedaży. No, tak jak mówię, może jakiś taki wzór, może jakaś maxi letnia, coś czego się boicie, a na co zawsze gdzieś tam zerkacie, jak ktoś ma na sobie albo jak jest na manekinie, to jest dobra opcja, żeby właśnie sobie podczas wyprzedaży na takie coś zapolować. I teraz kolejny punkt to będzie coś dla dziewczyn o mocnych nerwach. Zaraz zobaczycie dlaczego, sama się śmieję, ale poczekajcie z zakupem sukienki na wesele do wyprzedaży. Jeżeli wasze wesele jest w lipcu, sierpniu albo wrześniu, to znaczy chodzi mi o to, jeżeli jesteście gościem, albo powiedzmy, no dobra, od połowy lipca przez sierpień i wrzesień, to poczekajcie do wyprzedaży, dlatego że za chwilę albo już są, albo lada dzień będą kiecki dobrej jakości, fajnych polskich marek typu Simple i tak dalej, Solar, różne
będą zaraz o połowę tańsze i naprawdę bez sensu, tylko dlatego, bo dziewczyny mają często takie, no stresują się po prostu, jeżeli chodzi o kreacje na wesele, to jak tylko znajdą swoją kieckę, to ją od razu po prostu kupują, żeby mieć to z głowy, dlatego mówię, że to jest porada dla dziewczyn o mocnych nerwach. Jeżeli macie nerwy na tyle, żeby zaczekać do tych wyprzedaży z kiecką na wesele, to zaczekajcie, zawsze możecie już teraz przejść się po sklepach, pomierzyć, zobaczyć, gdzie co jest najfajniejszego, porobić sobie w przymierzalni zdjęcia, jak wyglądacie, żeby zapamiętać, poczekać ten tydzień, dwa i przejść się zobaczyć, która z tych kiecek będzie przeceniona, bo tak na 90% będzie. Także to jest taka moja mała porada, przemyślcie to. Ale kolejną rzeczą, którą warto kupić na wyprzedaży, i to jest coś, co na pewno będziecie nosić w przeciągu następnych miesięcy, to jest coś, co będzie idealnie w trendach na przyszłą jesień i zimę. Fajne jest teraz to, właściwie to jest ciekawe, fajne i niefajne. To jest interesujące, że trendy teraz się bardzo przenikają i często widząc ubrania, wcale nie wiemy, jaki to jest sezon. I spokojnie na tegorocznej wyprzedaży letniej możemy kupić rzeczy, które będą modne już jesienią i zimą, które będą w trendach. Pierwszą taką rzeczą będą militarne akcenty. Chodzi oczywiście o militarną zieleń, o khaki, o wzór morą. To jest takie najbardziej oczywiste. Tych rzeczy też jest teraz bardzo dużo. Także możecie sobie spokojnie już kupić na wyprzedaży coś na jesień. Ale chodzi mi też również o na przykład duże guziki, o pagony, o kieszenie takie wojskowe typowo, o tego typu militarne akcenty, o takie żakiety właśnie ala wojskowe, ala marynarskie, ale na przykład w czerni, czy w zieleni, czy na przykład w granacie, z takimi różnymi zdobieniami, które przypominają wojskowe, jakieś lampasy, guziki. Sporo jest teraz takich marynarek i spokojnie możecie sobie kupić już teraz taką właśnie na jesień i na zimę. Kolejny trend, który również będzie zimą bardzo widoczny, to będzie oversize we wszystkim. I płaszcze, i kurtki, i bluzy, i marynarki. Cały czas, zwłaszcza tych płaszczy, będzie bardzo dużo oversize'owych. Także jeżeli teraz zobaczycie coś, na przykład, jeżeli jakaś marka coś wystawi z zeszłej zimy na wyprzedaż, to spokojnie, jeżeli to będzie oversize, jeszcze w kratę, to możecie kupować. Bo kolejny bardzo modny wzór to będzie krata. I to będzie krata od szkockiej, poprzez dużą, poprzez jakąś tam wisi. Będzie bardzo dużo krat i na płaszczach, i na bluzkach, koszulach, kurt, marynarach, spodniach, będzie dużo kraty zimą, także jeżeli ta krata teraz na przykład w jakiejś marce zobaczycie na wyprzedaży kratę w stonowanych kolorach albo w takich kolorach typowo jesienno-zimowych, czyli no, chociaż może być nawet róż, bo różu też będzie dużo, bo tak jak, bo te kolory i trendy się bardzo teraz są takie międzysezonowe. Jeżeli zobaczycie coś w kratę, może tak, dużą, która Wam się spodoba, to koniecznie bierzcie, bo to już będzie trend na przyszły sezon. Również w przyszłym sezonie, jeżeli chodzi o torebki, będzie dużo torebek złączonych skór albo ala skór, także z takich patchworkowych trochę, ale nie wyszywanych, tylko chodzi po prostu o złożenia. Także jeżeli coś takiego zobaczycie, to też bierzcie. Będzie dużo plecaków, będzie dużo męskich butów, będzie również dużo klimatów do it yourself cały czas, poszarpanych spodni, poszarpanych rzeczy z jakimiś naszywkami, z przypinkami. Także jeżeli będzie też bardzo dużo jeansu, więc jeżeli coś jeansowego z takimi naszywkami, może mniej typu palemka i jakiś tam, nie wiem, flaming, tylko coś bardziej takiego już zimowego albo międzysezonowego, jeżeli coś takiego na wyprzedaży znajdziecie, to kupujcie, bo spokojnie będziecie mogły nosić to jesienią i zimą. Będzie też dużo bryloczków, no i cały czas torebek w retro kształtach. Nawet gdzieś fajne bryloczki ostatnio widziałam, też takie międzysezonowe, nie pamiętam, gdzie to było, ale jeżeli je wyrzucą, że tak powiem, na wyprzedaż, to też jeżeli sobie taki bryloczek kupicie, nawet nie wiem, w kształcie szminki, coś takiego międzysezonowego albo jakiś taki puszek a la wełniany, to też spokojnie będzie to do noszenia zimą. Także to by było na tyle. Moje takie porady i przemyślenia wyprzedażowe. Ja w tym roku na wyprzedażach na pewno będę polować na jakąś fajną koszulę, bo jestem koszulowa dziewczyna, to na 100%. I będę również polować na jakieś męskie, fajne buty. Na jakieś mokasyny. Tak. Jasne mokasyny, mam przetrenowane od zeszłego roku, już moje Zary totalnie po prostu zajechałam, ale wiem, że mogę sobie kupić takie nawet lepszej jakości na wyprzedaży, może mi się jakieś trafią, bo wiem, że w jasnych mokasynach będę chodzić. Także ogólnie mokasyny i męskie buty, mam też jedne takie upatrzone w jednej z marek, ale nie powiem, jak kupię, to zobaczycie. Mam nadzieję, że będą na przecenie te buty, także ja będę szukać męskich butów, a Wy dajcie mi znać, czego Wy, ala męskich oczywiście, czego Wy będziecie szukać na tegorocznych wyprzedażach, czy macie coś, co już sobie upatrzyły, tylko klikacie online albo sprawdzacie, kiedy się ta wyprzedaż zacznie, bo ja czasem też tak robię, tak mam właśnie z tymi butami. Także dajcie koniecznie znać, co Wy będziecie kupować. Tak, to wszystko. Mam nadzieję, że mój krótki film, poradnik, mam nadzieję, że wyszedł krótki, Wam się podoba. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich kolejnych filmach. Pa, pa!